Zazwyczaj naszym celem podczas wykonywania zdjęć jest wskazanie na jakiś konkretny element. Na przykład w przypadku tego zdjęcia, które teraz mam otwarte w Photoshopie, wiemy na pewno, że zamiarem fotografa było ujęcie tej dziewczyny na pierwszym planie. Wiemy to dlatego, ponieważ jest ona tutaj głównym elementem na tym zdjęciu, ale mamy na tym zdjęciu jeszcze jeden problem, a mianowicie taki, że nie jest tutaj skupiona cała uwaga obserwującego. Dzieje się tak dlatego, że zarówno postać pierwszoplanowa, jak i tło jest ostre. Krótko mówiąc, jesteśmy rozpraszani przez elementy pojawiające się w tle. Jeżeli tego typu niedoskonałości wychwycimy wtedy, kiedy zdjęcie robimy, to możemy za chwilę ustawić postać do drugiego zdjęcia, poprawić ustawienia aparatu czy też przesłony i zrobić zdjęcie ponownie. Ale czasami takie zdjęcia są robione na szybko i trafiają potem do naszego komputera. Na szczęście w Photoshopie możemy zasymulować inne ustawienia aparatu. W tym przypadku chodzi nam o inną głębię ostrości, chodzi nam o zmniejszenie głębi ostrości. Chcemy, krótko mówiąc, zrobić tak, żeby postać pierwszoplanowa była ostra, a tło powinno zostać rozmyte. A żeby to zrobić, musimy najpierw wskazać Photoshopowi, które elementy na zdjęciu powinny być ostre, a które rozmyte. Ja to zrobię przy pomocy narzędzia szybkie zaznaczanie. Wybieram to narzędzie. Zwiększę sobie teraz pędzelek. Wciskam prawy nawias kwadratowy i teraz zaczynam zaznaczanie postaci, czyli elementu, który powinien być ostry na naszym zdjęciu. Zaznaczmy też jeszcze tutaj te obszary. Oczywiście murek też powinien być zaznaczony, ponieważ występuje on na tym samym planie co postać, także też powinien być ostry. Dodajmy tutaj jeszcze obszar włosów. Ja teraz zmniejszę ten pędzelek, wciskam lewy nawias kwadratowy, przytrzymuję lewy klawisz Alt po to, żeby wewnątrz pojawił mi się minusik i to będzie oznaczało, że będę teraz odejmował od zaznaczenia. Musimy ująć tutaj te fragmenty. Tutaj również te fragmenty. Tutaj ponownie musimy troszeczkę włosów dodać do zaznaczenia, także puściłem lewy klawisz Alt. I tutaj jeszcze mamy dwa elementy, które musimy koniecznie odjąć, a mianowicie tutaj tą wodę, którą widać w tym miejscu i tutaj pod ręką. Także powiększmy sobie ten fragment zdjęcia. Ja teraz zmniejszę pędzelek i przytrzymując lewy klawisz Alt znowu mam pędzelek z minusikiem i ujmuję tutaj ten fragment. Uznajmy, że jest on w pełni dobrze zrobiony. Przejdźmy teraz do drugiego elementu. Tutaj jeszcze bardziej musimy zmniejszyć pędzelek. Lewy klawisz Alt i z minusem odjąć również od zaznaczenia ten fragment. Tutaj jest pewna niedoskonałość, także dodajmy jeszcze do zaznaczenia tutaj ten fragment ręki. I budowę zaznaczenia możemy zakończyć. Ctrl 0, żeby zobaczyć cały nasz obrazek. I teraz musimy się zastanowić, czy to wszystko, co chcemy wykonać. Jeżeli Photoshopowi wskażemy tylko ten obiekt jako obiekt, który ma pozostać ostry, to spójrzmy, cała reszta będzie po prostu jednolicie rozmyta. Ale my tutaj widzimy głębię. Wiemy, że bliższe obszary, czyli tutaj te obszary rzeki i te powinny być mniej rozmyte, a im bardziej przesuwamy się do tyłu, tym rozmycie powinno się stawać większe. Spróbujemy za chwilę to zasymulować. Teraz przejdźmy do panelu kanały i tutaj utworzę nowy kanał, tak zwany kanał alfa. I spójrzmy na ten kanał, widzimy tutaj już, że kanał ten został utworzony dokładnie z naszego zaznaczenia. W rzeczywistości jest to zaznaczenie, ale widoczne w nieco innej postaci, w formie pikseli czarnych i białych. Wyłączmy na chwilę nasze zaznaczenie, Ctrl D i spójrzmy jedynie na nasz kanał alfa. Klikam na nim i widzimy już tutaj, jak wygląda to nasze zaznaczenie. Teraz, żeby do tego kanału alfa, czyli do tej maski, dodać płynne przejście, tak jak właśnie mówiliśmy o tym przed chwilą, powinniśmy to płynne przejście narysować w obszarach, które teraz są obszarami ciemnymi. Ja na początek może rozjaśnię sobie te obszary, tak żeby było widać tutaj białą postać na pierwszym planie i szary plan z tyłu. Wciskam Ctrl L i tutaj poziomami wyjściowymi wyreguluję tak, żeby ten tył nie był aż tak ciemny. Zróbmy to w ten sposób. Zatwierdzam. Przejdźmy teraz z powrotem do naszego zaznaczenia. Ja tutaj przywrócę zaznaczenie w ten sposób, zaznacz ponownie, tak żeby nie uszkodzić w żaden sposób tego naszego obiektu, który już zaznaczyliśmy. Następnie wybiorę narzędzie gradient. Gradient powinien przechodzić nam od czarnego do białego. To jest właśnie ten gradient. Jeżeli ktoś ma ustawione kolory pierwszoplanowy i kolor tła na inne, to wystarczy wcisnąć klawisz D, a następnie klawisz X.
i w tym momencie mamy przejście od czarnego do białego. I rysujemy teraz tym gradientem przejście w takim miejscu, w którym to przejście powinno być najbardziej widoczne. Włączmy na chwilę jeszcze podgląd naszego obrazu RGB i według mnie to przejście powinno gdzieś tutaj pojawić się w obszarze rzeki. Także klikam gdzieś w tym miejscu, rysuję tutaj takie przejście. Ups, zrobiłem tutaj błąd, ponieważ wszystko to narysowałem wewnątrz naszego zaznaczenia. Wycofam więc te zmiany. Odwróćmy teraz to zaznaczenie. Żeby to zrobić, wchodzę w menu Zaznacz i tutaj Odwrotność. Mam teraz zaznaczone jedynie obszary wokół naszej postaci i teraz zrobię to, o czym mówiłem, czyli klikam i przeciągam w obszarze rzeki. Przytrzymuję również klawisz Shift, tak żeby przeciągać pionowo, idealnie pionowo. I puszczam. I spójrzmy, co nam powstało. Wyłączmy podgląd RGB. Spójrzmy jedynie na nasz kanał alfa. Usuńmy jeszcze na chwilę mróweczki, Ctrl-D. I widzimy już tutaj, że wszystkie te obszary, które są białe, powinny być ostre. I tutaj stopniowo, im ciemniej, tym bardziej rozmyte. Mamy już maskę, która wskaże Photoshopowi, gdzie rozmywać. Ja jeszcze tę maskę delikatnie rozmyję, tak żeby krawędzie jej nie były ostre. Wchodzę w menu Filtr, rozmycie i tutaj rozmycie gaussowskie. I delikatnie rozmyjemy tę maskę, tak żeby krawędzie jej były łagodniejsze. Zatwierdzamy. Wejdźmy z powrotem do podglądu RGB. Przełączam się do panelu warstwy i możemy zacząć naszą pracę. Do rozmywania w Photoshopie służy filtr rozmycie soczewkowe. Wchodzimy do menu Filtr, rozmycie i stąd wybieramy rozmycie soczewkowe. Najważniejszym elementem, który musimy wybrać w tym oknie, jest źródło naszego rozmycia, czyli wskazanie, które elementy powinny być rozmyte, a które ostre. To robimy właśnie w tym miejscu i tutaj widzimy już naszą stworzoną maskę Alpha 1. Wybieramy ją. W kolejnym kroku powinniśmy ustawić promień rozmycia. Niech to będzie na początku mniej więcej taka wartość. I teraz powinniśmy zacząć regulować miejsca, które będą rozmyte, a które będą ostre. Do tego celu służy nam suwak ogniskowa rozmycia. Przesuńmy go na chwilę maksymalnie w lewo i spójrzmy, co tutaj widać. Widzimy teraz, że tył został nieco rozmyty, postać pierwszoplanowa jest ostra. Jeżeli wyłączymy przełącznik odwróć, to efekt ten będzie dokładnie odwrotny. Tył będzie ostry, a postać pierwszoplanowa będzie rozmazana. Także możemy się tutaj posługiwać albo przełącznikiem odwróć, albo po prostu przesuwać ten suwak w prawo. Spójrzmy, co się dzieje z naszym zdjęciem. Przesuwając go w prawo, przesuwamy jakby fokus z tyłu na plan pierwszy. Przesuwając ten suwak do maksymalnej wartości, powodujemy, że znowu postać pierwszoplanowa jest ostra, a tył rozmyty. Teraz możemy dokładnie wyregulować promień naszego rozmycia oraz inne parametry, które tutaj służą za symulację naszego obiektywu. Krzywizna ostrza, czyli przesłony, która znajduje się w aparacie, obrót tej przesłony. Ja w tym przypadku nie będę się zajmował tymi dodatkowymi parametrami. Wystarczy mi tutaj promień. Zwiększmy promień tego rozmycia i spójrzmy, jak to zdjęcie wygląda. Ja bym go zostawił gdzieś na takie wartości. Teraz efekt jest bardzo widoczny, bardzo mocny. I w tym momencie po prostu zatwierdzam. Filtr ten jest dość skomplikowany, także będzie wykonywał się dość długo. Musimy poczekać na efekty działania tego filtra. To zdjęcie jest również bardzo duże, także dodatkowo utrudniliśmy Photoshopowi tę pracę. Filtr się wykonał, nasze zdjęcie jest już gotowe. Powiększmy sobie teraz obszar w Photoshopie, żeby widzieć samo to zdjęcie. Wciskam teraz klawisz F dwukrotnie, Ctrl 0, tak żeby powiększyć zdjęcie na całym ekranie. To jest nasz ukończony efekt. Spójrzmy jeszcze na zdjęcie pierwotne. F12. To jest zdjęcie, które mieliśmy na początku. A to jest zdjęcie po naszych zmianach. Zwróćmy tutaj uwagę na wodę. Widać tutaj, że jeszcze w tym miejscu woda jest dość ostra. Im dalej przesuwamy się do tyłu, tym nasze zdjęcie staje się coraz bardziej rozmyte. Czyli osiągnęliśmy dokładnie efekt, o jaki nam chodziło.